chwała Bogu. Nie znam się na wielu, wielu rzeczach. W świecie w ogóle jest bardzo dużo rzeczy, na których się kompletnie nie wyznaję, ale jedną wiem na pewno. Mianowicie, jeśli nie wszyscy, to większość mi zazdrości, że dzisiaj mogę tu być w tej kaplicy razem z tymi, którymi mogliśmy wspólnie poprowadzić uwielbianie. A ci, którzy siedzą teraz po drugiej stronie lustra i patrzą się tylko w kamerę, myślą sobie, ile by dali, żeby mogli tu być teraz. Taka jest prawda. Cieszę się bardzo, że tęsknimy. To jest dobry znak. Ubiegłą niedzielę rozpoczęliśmy cykl, który brzmi „Z Chrystusem zwyciężam”. Ten cykl będzie nam jeszcze towarzyszył w następną niedzielę, ale także i w Wielki Piątek, i w niedzielę Wielkiej Nocy, ponieważ głosi najważniejszą prawdę, jaka jest w chrześcijaństwie, że Jezus Chrystus pokonał nie tylko choroby i cierpienia i problemy, ale przede wszystkim to, co było naszym największym wrogiem, tego, który był największym wrogiem, śmierć i szatana. Dzisiaj chcemy to także ogłosić i proklamować i jesteśmy szczęśliwi, że możemy to robić tutaj, w tym miejscu, ale także przed każdym ekranem, przed którym teraz siedzimy, bo to nie jest ważne, w którym miejscu, ważne, że możesz to ogłosić. Kiedyś słyszałem taką informację z biura podróży, nie powiem kto jakiej firmy, która mówiła tak: nieważne gdzie, ważne z kim. I jest to absolutna prawda. Dzisiejsze rozważanie nosi tytuł „Nie wódź nas na pokuszenie”. I pozwólcie, że przeczytam tekst, który jest przewodnim, a który dobrze znacie. To jest modlitwa pańska. Jezus powiedział: a wy tak się módlcie. I nauczył nas tej modlitwy, którą w naszym zborze przy każdym nabożeństwie stołu pańskiego, przy każdą niedzielę składamy razem jako naszą jakby najważniejszą z tych wszystkich zanoszonych modlitw. Modlitwa pańska. Szósta prośba została szczególnie wyróżniona, bo na jej temat chcę dzisiaj mówić, a więc nie będę czytał teraz całej modlitwy. Będzie czas, żeby wspólnie razem tę modlitwę zmówić. A dzisiaj pozwólcie, że przeczytam tylko szóstą prośbę. Brzmi tak: i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że posłałeś swojego Syna, który uczy nas modlić się, uczy nas myśleć o Tobie w taki sposób, jaki jest poprawny. Musimy ciągle weryfikować nasz sposób myślenia o Tobie, nasz sposób patrzenia na Ciebie, ponieważ grozi nam przyjmowanie fatalnych i niewłaściwych wzorców. Dzisiaj pozwól nam także zrozumieć istotę tej modlitwy, tej prośby i tego wołania, byśmy wiedzieli, o co się modlimy i z głębi serca byli Ci wdzięczni. Wiemy, że Ty prostujesz nasze ścieżki, nasze myśli, układasz w głowie swoje słowo tak, byśmy mogli być uszczęśliwieni tym, w jaki sposób uczysz, nauczasz i prowadzisz. Niech będzie Tobie chwała na wieki wieków. Amen. Pamiętam taką sytuację w pewnym zborze. Byłem trochę skonsternowany, byłem tam gościem. Przyjechałem na nabożeństwo, poprosili mnie na usługę, więc miałem kazanie, a potem pastor chyba tak niespecjalnie często to robił, ale stwierdził, że a może byśmy się wspólnie razem pomodlili modlitwą pańską, bo taki jest jej tytuł, modlitwą pańską. I jak zaczęliśmy się modlić i doszliśmy do tego miejsca, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, jakaś kobieta zaczęła mówić: nieprawda, nieprawda, Bóg nikogo nie kusi, nie można tak mówić, to jest herezja, bzdury wygadujecie. I taki zrobiła raban na cały zbór, a zbór nie był duży, a raban był duży. Próbowali tę kobietę jakoś uspokoić, ale pozostała pewna konfuzja. Jakoś nie dało się już tego wszystkiego pięknie zamknąć. Pamiętam, że potem trochę dyskutowaliśmy na ten temat, a było to może raptem 10 lat temu. I tak przez 10 lat we mnie to rosło, rosło. Stwierdziłem, że chyba czas nastał, żeby do tego się odnieść. Jeśli pozwolicie, więc dzisiaj się odniosę. A odnoszę się do tego specjalnego powodu, ponieważ w ubiegłym tygodniu, w niedzielę,
kiedyśmy się spotkali na rozważaniu słowa, to zwróciłem uwagę na trzy pokuszenia i na to, że w te pokuszenia wprowadza Chrystusa duch i że musimy się nauczyć rozróżniać, czym jest próba, a czym pokuszenie. Zapowiedziałem więc, że w następną niedzielę, jak się tylko by udało, to byśmy właśnie tego tematu, temu wątkowi się przyjrzeli. Zwróciliśmy uwagę tydzień temu, że w Ewangelii Marka jest wręcz wprost powiedziane, że to duch wygnał Jezusa na pustynię, aby tam był kuszony przez diabła. Jest to tak wprost powiedziane, jak tylko Marek może to wprost powiedzieć. On mówi, i nagle duch wygania Jezusa na pustynię. Mówi, szybko, szybko teraz czas na pustynię, bo czas na próbę. Zwróciliśmy na to uwagę, na to ekbalo, czyli to wygnanie, wyrzucenie. Zresztą także na to zwróciliśmy uwagę na to także w Ewangelii Mateusza. Tam jest wprost powiedziane, aby go kusił diabeł. Bóg posłał Jezusa na pustynię, aby kusił Jezusa diabeł. Bardzo dziwna historia. Jej się przyglądaliśmy tydzień temu i zwróciliśmy uwagę wtedy na to, że pomiędzy próbą a pokuszeniem istnieje różnica, przywołując tekst z Księgi Rodzaju, a mianowicie z drugiego rozdziału, gdy czytaliśmy od wiersza 15 do 17, że Bóg stworzył w Edenie wiele, wiele drzew, ale najważniejszym drzewem ze wszystkich było to, które stanowiło centrum całego ogrodu, to drzewo życia. Obok niego zostało posadzone przez Boga także drzewo poznania dobrego i złego. I wiemy, że o tym drzewie Bóg powiedział, nie wolno wam jeść owocu z tego drzewa, bo jeśli zjecie, umrzecie na pewno. Jest to oczywiście bardzo ważny tekst, który będziemy rozważać jeszcze nie raz, a na pewno za każdym razem, gdy będę prowadził kerygmat, bo stanowi to jeden z fundamentalnych elementów naszego wyznania wiary, że człowiek stworzony w sposób idealny i doskonały przez dobrego Boga dopuścił się złamania zasad, które Bóg mu zaproponował, które mu dał i wyciągnął ręce po to, co było zastrzeżone wyłącznie dla samego Boga. Tak jak tylko Bóg wie tak naprawdę ostatecznie, co jest dobre, a co złe. Adam miał Bogu zaufać, uwierzyć, ale okazało się, że zaufał i uwierzył raczej temu, który okazał się oszczercą, temu, który okazał się kłamcą, temu, który okazał się złodziejem. I ten właśnie przyszedł, aby z tego pozornego próbowania albo i wręcz próbowania człowieka jego wolności zrobić z tej wolności i z tej próby pokuszenie. Kiedy powiedział kobiecie, że co prawda Bóg powiedział, że jeśli weźmiesz ten owoc, to na pewno umrzesz, a ja ci chcę powiedzieć zdanie, które brzmi na pewno nie umrzecie. To zdanie stanowi jakby początek jadu, który został nam zadany przez tego węża, jadu, który sparaliżował nasz ośrodek centralny, spowodował katastrofę. Spowodował, że zostało ostatecznie wszystko tym jadem zajęte, a my staliśmy się ludźmi, którzy przestaliśmy przypominać Adama. Staliśmy się tylko jego słabym odbiciem tego człowieka, który miał być stworzony dokładnie w taki sposób, jak Bóg chciał. Kiedy czytamy tę modlitwę pańską, to wydaje się, że ten zwrot nie wódź nas na pokuszenie, do którego teraz przechodzimy, mógłby być tłumaczony inaczej. Są pewne alternatywne wersje tego wiersza, bo domyślamy się, że ta kobieta, o której opowiadałem, która tak ostro zareagowała i powiedziała, że to niemożliwe, ta modlitwa nie jest dobra, nie wolno się tak modlić, miała chyba właśnie taką intencję, żeby powiedzieć, Bóg nikogo na pokuszenie nie wydaje. W związku z tym brzmi alternatywna wersja i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. O, ta wersja nam się wszystkim podoba.
A więc w modlitwie pańskiej nie tyle chodzi o to, żeby Bóg nie wodził nas na pokuszenie, ile raczej, żeby nie dopuścić, abyśmy pokusie ulegli. Bardzo mądre, bardzo logiczne, zresztą biblijne, bo Bóg na pewno chce, abyśmy nie ulegli pokusie, nie ma o czym mówić. Tylko problem jest w Grece, a konkretnie w tym, że sformułowanie i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, jest daleko idącym nieporozumieniem z punktu widzenia Greki. Bo gdy się przyglądamy oryginałowi, to tam po pierwsze jest nie tyle nie dopuść, co nie wódź. Nie wódź nas na pokuszenie. Pozwolę sobie tutaj posługiwać się transkrypcją grecką, po to, żebyśmy mogli zobaczyć, wyłącznie po to, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to słowo, które nas interesuje, występuje, bo to nam pozwoli lepiej uchwycić tę główną myśl. Wybaczcie więc za te greczyzny. Będę się niestety musiał nimi trochę posługiwać. Więc nie wódź nas na pokuszenie, to znaczy dokładnie nie wprowadzaj, nie wnoś, czy nie wrzucaj nas, tak? Eisenenkes, czyli nie wrzucaj nas w pokuszenie, albo nie wprowadzaj nas w pokuszenie. To nie jest jednak zwrot, który mówi nie dopuść, żebyśmy ulegli. To nie jest ten wyraz, tak? A konkretnie, kiedy mówimy nie wódź nas na pokuszenie, to mówiąc pokuszenie, używamy, czy w oryginale jest użyte słowo peirasmos. Peirasmon jest tam tak sformułowane, ten rzeczownik peirasmos, który oznacza próbę lub pokuszenie. Ten sam wyraz oznacza próbę lub pokuszenie. Możemy więc powiedzieć, nie wódź nas na próbę. Nie wódź nas w doświadczenie. Nie wódź w znaczeniu, to jest staropolski wyraz, nie wprowadzaj nas, nie wrzucaj nas, nie czyń tak, byśmy wchodzili w to, strzeż, byśmy w to nie wchodzili. Zwróciliśmy więc uwagę na to, że w języku greckim występuje jedno pojęcie, które musi w zależności od kontekstu oznaczać albo próbę, albo pokuszenie. W języku polskim jest to rozróżnialne. Możliwe, że jest to efekt Hieronima, jego wulgaty, ponieważ łacina potrafiła rozróżniać próbę i pokuszenie. Greka nie miała takiej możliwości i stąd wprowadzono pewne pojęcie, które przetłumaczono za Hieronimem, a więc pokuszenie. Oczywiście bez dwóch zdań. Wiemy doskonale, że Pan Bóg nie kusi. Najbardziej wyraźnie powie to święty Jakub. Tutaj znowu się posłużę slajdem, który będzie troszkę rozbudowany. Ten slajd będzie dotyczył fragmentu listu Jakuba, pierwszego rozdziału, od 13 do 14 wiersza zaledwie, ale bardzo ważne słowa. Mianowicie Jakub mówi tak dosłownie, nikt, kto doznaje pokusy, przypomnę, że to będzie to samo, co nikt, kto doznaje, czy jest poddany próbie, niech nie mówi, że przez Boga jest kuszony, bowiem Bóg nie jest poddany na pokuszenie, ani też nie kusi nikogo. Każdego bowiem kusi jego własna pożądliwość, która odwodzi od dobra i nakłania do zła. Możemy zwrócić uwagę na to, że to słowo, które używa Jakub, jest dokładnie tym samym słowem, którego używa Jezus w modlitwie pańskiej. Tam też jest peirasmos w jednej postaci, bo tam jest poddany próbie. A więc możemy powiedzieć tak. Po pierwsze, kto jest poddany próbie, niech nie mówi, czy niech nie powie, że to Bóg go kusi. Może powiedzieć tak, że Bóg nie jest poddany żadnym pokuszeniom, ale też, i to podkreśla bardzo jasno i bardzo mocno, Jakub nikogo nie kusi. Na pewno nikogo nie kusi do złego. Nie jest podatny na pokuszenie ku złemu, czyli na próbie ku złemu. Tam jest użyte to słowo estin kakon, czyli nie prowadzi nikogo do złego. Zobaczymy, że oczywiście Bóg wprowadza człowieka w próbę, ale jego celem nie jest uczynienie człowieka
złym czy upadek człowieka, ale uczynienie go doskonałym. Każdego bowiem, mówi Jakub, kusi jego własna pożądliwość. I tutaj też jest to słowo peirasmos użyte w jednej z postaci. Możemy więc powiedzieć, że Jakub mówi dokładnie tak. Bóg nikogo nie kusi. Jeśli ktoś jest kuszony, to na pewno przez własne pożądliwości, ponieważ u Jakuba ewidentnie to słowo peirasmos ma charakter pokusy i on się sprzeciwia temu, ale na pewno nie może mieć charakteru próby, ponieważ wiemy doskonale, że rzeczywiście Jakub znał hebrajski i grekę, doskonale znał też przykłady, które tutaj możemy przywołać i wiedział, że Bóg wystawia człowieka na próbę. Chciałbym kilka takich przykładów przywołać, żebyśmy umieli tę różnicę uchwycić, zobaczyć. Pierwszym, którego doskonale znamy i który jest naszym ojcem w wierze, jest Abraham. 22 rozdział, do którego dotarliśmy, jakby do brzegu, którego dotarliśmy całkiem niedawno, bo chyba pod koniec sierpnia, na początku września w naszym już chyba piątym, przepraszam, nieprzygotowany, wydaniu tych wakacji z Abrahamem, to ten brzeg, 21 koniec i początek 22 rozdziału. Te wakacje zapowiadają się wyjątkowo dramatycznie, jeśli mogę tak powiedzieć, bo wejdziemy w ten tekst 22 rozdziału, więc jak o nim powiedzieć dzisiaj, żeby nie zdradzić głównych tajemnic, które przed nami w wakacje. No to może tak powiem. Kiedy wydarzyły się te wszystkie piękne rzeczy w życiu Abrahama, kiedy odziedziczył wreszcie to wszystko, co mu Bóg zapowiadał i kiedy wszystko to spełniało się jedno po drugim, jakby powiedzieć, progu drugiej setki Abrahama i jego małżonki. Wówczas, czytamy w tym początku 22 rozdziału, stało się po tych wydarzeniach, tych właśnie, tak powiada dosłowny zapis, po tych wydarzeniach, czyli po tych właśnie cudownych, wspaniałych wydarzeniach, kiedy Abraham miał wreszcie upragnionego syna i trochę spokoju w domu, jak wiemy, to się wiązało także z Sarą. Po tych wszystkich wydarzeniach Bóg próbował Abrahama. I kiedy się popatrzymy na słowo próbował, to oczywiście brzmi ono w języku hebrajskim nasa. Nasa to znaczy próbowanie, dokładnie takie jak to w języku greckim. A więc możemy skonstatować, że w języku greckim i w języku hebrajskim to samo wydarzenie, próba, może być do tego użyte także słowo, które będziemy odczytywać jako kuszenie. A więc równie dobrze można by przeczytać ten tekst tak. Po tych wszystkich wydarzeniach, po tych wszystkich właśnie wydarzeniach, Bóg kusił Abrahama, ale nikt tak nie przetłumaczy, ponieważ Bóg nikogo nie kusi. To jest jakby fundamentalne stwierdzenie, które zostaje nam za Jakubem. A więc zostaje nam tylko zrozumieć, że to samo słowo, a dwa znaczenia. Próbował Abrahama. Wiemy, że ta próba Abrahama była jedną z najcięższych, jakie tylko człowiek może przejść. Każdy człowiek, który ma dzieci, wie, że ta prośba, którą Bóg skierował do Abrahama, jest nieludzka, jest okropna. Znam osobiście kilku ludzi, którzy powiedzieli wręcz, że oni nie mogą wierzyć w Boga, który takie próby człowiekowi stawia do spełnienia. Wręcz jak Bóg mógł coś takiego zrobić. Ja się już dawno odzwyczaiłem od tego, żeby tłumaczyć się za Pana Boga. Kiedyś próbowałem to robić i wiem, że z marnym skutkiem szło. Po prostu, wiesz, chcesz, zapytaj sam. Ja ci tego nie wytłumaczę. Na pewno nie jest to proste, ale zwracam waszą uwagę na to, że ta próba miała miejsce nie na początku jego drogi, tylko na końcu praktycznie. No, nie przyspieszajmy śmierci Abrahama, jeszcze trochę wakacji przed nami na ten temat, ale chcę zwrócić uwagę, że on miał już dobre sto kilkanaście lat, kiedy Bóg go właśnie w tę próbę wprowadził.
Nie jest więc to próba dla człowieka, który dopiero zaczął, jest to raczej próba dla człowieka, który już naprawdę dobrze poznał swojego Boga, a więc to jest pytanie o to, na ile człowiek, który już dobrze poznał Pana Boga, jest w stanie nie zdziwić się Jego żądaniami, Jego propozycjami w naszym życiu. Ponieważ Bóg nas ciągle zaskakuje. Ja myślę sobie, że to było absolutnie zaskoczeniem dla Abrahama, ponieważ Abraham nie wiedział, co ma zrobić. Kiedy go Izaak zapytał, ojcze, mamy drwa, mamy wszystko przygotowane, gdzie jest ofiara, którą mamy złożyć, to Abraham odpowiedział, Bóg przygotowuje taką ofiarę. Synku, nie bój się. Co ciekawe, w tej próbie nie widzimy w ogóle zaangażowanego szatana. Czy on był? Czy próbował wytłumaczyć coś na zasadzie, słuchaj, przestań ufać takiemu Bogu, który domaga się od ciebie tak wielkiej ofiary. Prawdopodobnie coś takiego miało miejsce, ale cóż, nie ma napisane, więc nie możemy tego stwierdzić z całą pewnością. Søren Kierkegaard, znany filozof duński, z XIX wieku, początek egzystencjalizmu, napisał Bojaźń i drżenie, taki traktat filozoficzny, w którym próbuje pokazać, na czym polega to pokuszenie. Zrobił to w sposób doskonały, ja go nie będę nawet próbował prześcignąć. Chcę powiedzieć, że diabeł zawsze wykorzystuje sytuację próby, ale zaskakująco w tym miejscu w ogóle o niej nie czytamy. Widzimy natomiast Abrahama, może nie czytamy dlatego, że Abraham po prostu nic nie odpowiadał. Na pokuszenie często po prostu nie należy odpowiadać. Idziemy dalej, robimy swoje, nie zajmujemy się tym, co nam w głowie zaczyna grać. Nie zaczynamy zadawać takich pytań Panu Bogu, który nagle przestaje mówić do nas, dał nam polecenie, zrób coś i to robi. To jest próba, którą Abraham przeszedł absolutnie pomyślnie. I pamiętacie na pewno, w jaki sposób się ta próba kończy. Ona się kończy zdaniem, które jest fenomenalne. Gdy otworzycie swoją Biblię na tym 22 rozdziale, to czytamy tam o absolutnym zachwycie Pana Boga, który w pewnym momencie mówi tak, w związku z tym, że mi niczego nie oszczędziłeś, że byłeś gotowy własnego swojego synka, jedynaka oddać na moją ofiarę dla mnie, dlatego przysięgam na siebie samego. To jest niespotykany zwrot. Przysięgam na siebie samego, że w niczym, ale to absolutnie w niczym nie będę ci skąpił. Okazałeś mi absolutne posłuszeństwo, jesteś dla mnie wyjątkowym człowiekiem i ja chcę powiedzieć, będę ci we wszystkim błogosławił, błogosławił będę twój lud, będę błogosławił twoje dzieci, będę je mnożył, będę sprawiał coraz więcej wszelkiego błogosławieństwa, dlatego, że ty mi niczego nie odmówiłeś. To jest fenomenalne, to jest po prostu absolutnie fenomenalne. Jaki jest owoc posłuszeństwa w sytuacji, kiedy człowiek zostaje wrzucony w próbę i gdy jest kuszony. Kiedy to przejdzie, Pan Bóg jest po prostu zachwycony. To jest bardzo ważne. Zwróćmy jeszcze jedną rzecz uwagę, ponieważ mówiłem o tym, że próba ma pewien cel. Jaki jest główny cel próby? Taki, jaki jest główny cel każdego egzaminu i każdego testu, który trzeba przejść i wszystkich tych doświadczeń, które powodują, że człowiek na koniec pewnego etapu nauki musi zdać sprawę przed nauczycielem. Może nam się to nie podobać, ale wiemy wszyscy, że to właśnie dzięki takim próbom, egzaminom i doświadczeniom człowiek może dać krok wyżej, może awansować do następnej klasy, na kolejny rok studiów, czy kiedy okaże się wypróbowanym pracownikiem, może iść po tej drabinie w zakładzie pracy, wznosić się coraz wyżej, jeśli tak mogę to określić. To się po łacinie ładnie nazywa cursus honorum, ale jak to powiedzieć po polsku? Myślę, że wiecie, co mam na myśli. Mamy więc do czynienia z czymś takim. Dopiero w wyniku próby człowiek awansuje. I to widzimy u Abrahama, absolutnie. Abraham zostaje wprowadzony w próbę, być może ostro kuszony, żeby nie zrobił tego, co Bóg mu każe, ale kiedy Abraham tę próbę
zwycięsko przeszedł, wtedy okazało się, że awansował. Widzisz to? Awansował do sytuacji niespotykanej, kiedy Bóg mówi, przysięgam na siebie samego, że niczego ci nie oszczędzę, tak jak ty niczego mi nie oszczędziłeś. Dałeś to, co miałeś najlepszego, swojego umiłowanego syna, ja ci też dam to, co mam najlepsze. Wiemy, co mu dał. Dał mu absolutnie swojego syna. Stąd wiemy, że Abraham może być dla nas wyjątkowym ojcem wierze. Drugą postacią, która, czy raczej postaciami, która mogłaby pokazać nam, czym się różni pokuszenie od próby, jest to, co czytaliśmy w związku z Izraelem na pustyni. Księga Powtórzonego Prawa, 8 rozdział, to wszystko przepięknie opisze, mówiąc o tym, 8 rozdział, 2 wiersz, mówi o tym Pan Bóg. Zachowaj w pamięci całą drogę przez pustynię, którą prowadził cię Pan, twój Bóg, w ciągu tych 40 lat, aby cię nauczyć pokory i aby cię wypróbować. Nie po to, żeby cię kusić, ale po to, żeby cię wypróbować i przekonać się, posłuchaj, przekonać się, co jest w twoim sercu. Czy będziesz zachował jego przykazania, czy też nie będziesz zachowywał jego przykazań. Pan Bóg mówi, chcę cię wypróbować, żeby się przekonać. Aby on mógł się przekonać i abym ja mógł się przekonać. Zachowaj w pamięci całą drogę przez pustynię. Bóg mnie prowadził przez całą drogę, przez moje życie i wiele doświadczeń, przez które mnie wprowadzał, służyły temu, by mógł dać krok wyżej. Te próby i doświadczenia służą temu, bym mógł awansować, bym mógł wejść wyżej i nie zostać w tej samej klasie do końca życia. Gdyby nie było prób, nie byłoby takiej możliwości awansu i rozwoju. Widzimy to w przypadku Izraela na pustyni, ale jedną z najbardziej niesamowitych jest oczywiście w tej kwestii historia naszego umiłowanego Hioba. Człowieka o wyjątkowym sercu. Talmud powie, że on był tak doskonały, absolutnie wyjątkowy, że aż nie mógł istnieć. Za fajny i aż niemożliwe, żeby ktokolwiek mógł to wszystko przeżyć i dalej zachować wiarę. Więc w tym świadectwie możemy powiedzieć, jest taki zachwyt nad Chrystusem i rozumiemy, dlaczego ktoś może powiedzieć, to jest fikcyjna postać, niemożliwe, żeby ktoś taki był. Może dlatego ciągle mają zasłonę na oczach, bo myślą sobie, że nie ma możliwości, żeby ktoś tyle wycierpiał, żeby ktoś przeszedł wszystkie te doświadczenia i żeby ciągle zachował wiarę i żeby ciągle mówił o Bogu, mój Panie, cokolwiek się nie stanie, nawet jak umrę, to wiem, że na koniec Ty staniesz u mojego truchła, w tym prochu, w który się obrócę i mnie przywrócisz do życia. Jestem bowiem pewien, że Ty jesteś właśnie takim Bogiem. To jest to absolutne zaufanie, które widzieliśmy u Abrahama, a którego nie widzieliśmy u Adama. Hiob miał absolutnie fantastyczną opinię u wszystkich, poza jednym. Jeden, który latał po świecie z internetem i sprawdzał wszystko, gdzie, co słychać i tak dalej, zbierał różne wieści, on oszczerca mówił Panu Bogu w pewnym momencie tak, Bóg się chwalił Hiobem, mówił, zobacz, oszczerca, zobacz, o wszystkich możesz mówić różne rzeczy, ale ten jest absolutnie, mówiąc młodzieżowym językiem, the best of the best. Otóż mówił o nim mniej więcej tak, tutaj pozwolę sobie to przywołać, bo nie ma na ziemi takiego człowieka na całej ziemi nienagannego, prawego, bojącego się Boga i takiego, który by stronił od złego. Nie ma ani jednego. I wtedy zły kusy mówi tak, a myślisz, że on to służy ci za darmo? Myślisz, że to wszystko to tak po prostu jemu przechodzi, bo on tak lubi? Otoczyłeś go zewsząd. Mówi tutaj ten tekst. Zewsząd go otoczyłeś. Otoczyłeś jego dom, otoczyłeś jego rodzinę, otoczyłeś jego majątek, otoczyłeś wszystko wokół niego. Zrobiłeś taką błogą atmosferę, że nic dziwnego, że ci służy. I powiedział tak,
Wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, zabierz mu cokolwiek, a zobaczysz, że ci będzie w oczy złorzeczył. Czytamy w Księdze Hioba, że Bóg zrobił coś niesamowitego, bo powiedział, dobra, spróbuj. Mi się zawsze ten tekst bardzo podobał. Cała ta księga jest fenomenalna. Pamiętam rozważania na jej temat, ale wśród tych wszystkich rzeczy najbardziej zaskakuje mnie, zaskakuje i zachwyca głęboka wiara Pana Boga w Hioba. Wierzyć w Pana Boga jest piękną rzeczą, ale kiedy Pan Bóg wierzy w Hioba, to jest niesamowite. On mówi, nie ma takiej możliwości. Ten człowiek jest tak wyjątkowy, mówi tutaj o Hiobie. Jest tak idealny, jest tak wspaniały, że nawet jak mu zabierzesz wszystko, to on dalej będzie mi ufał. Diabeł mówi, no to się przekonajmy. Dał Hiobowi wszystko to, co miał najlepsze. Czyli całe swoje tak zwane błogosławieństwo. Pozbawił go na dzień dobry majątku, potem rodziny, potem pozabijał dzieci, zrobił straszne rzeczy. Pozostanie zawsze tajemnicą wielką, dlaczego Bóg na to pozwala. Ale to nie jest ta historia i nie chcę jej teraz tutaj opowiadać, bo ona jest głęboka. Wiemy, że kiedy okazało się, że pomimo wszystkich tych doświadczeń Hiob dalej służył Panu Bogu, to przyszedł diabeł drugi raz i powiedział skóra za skórę. Jak dotkniesz jego ciała, jak go pokręcisz albo w jakieś inne owrzodzenia mu się pojawią, to zobaczysz, będzie ci w oczy złorzeczył. I Bóg powiedział, słuchaj, możesz to zrobić, duszy nie masz prawa mu zabrać, ale dotknij go, ponieważ ja głęboko wierzę, że on będzie dalej mi ufał. Ta wiara Pana Boga. W tym tekście, który przywołuję, jest w drugim rozdziale takie zdanie. Zdanie, które, jak widzieliśmy, jest próba. Jest ciężka próba, jest wyjątkowo trudna. Hiob traci swoje dzieci, synów i córki, których kochał, traci cały majątek, traci w opinii ludzi wszystko, co się liczy, to jest cenne, a jeszcze coś więcej, ponieważ traci reputację, bo skoro stało mu się to wszystko tak fatalnie, jak mu się stało, to znaczy, że zawinił coś. Wszyscy wiedzą, że zgrzeszył, że dopuścił się czegoś złego, bo to widać w tym, co się stało. Więc i reputację stracił. I w tym całym doświadczeniu pojawia się kobieta jego życia, jego żona, która mówi do niego tak. Czy ty nadal chcesz trwać w tej swojej doskonałości? I podpowiada mu dokładnie to, co jej szepcze do ucha diabeł. Złorzecz Bogu i umieraj. Czy ty nadal chcesz trwać w tej swojej doskonałości? Nadal chcesz wierzyć w tego swojego Boga, chociaż widzisz, co się dzieje na świecie? Widzisz, co wyrabia zły? Widzisz, jak się panoszą wirusy? I ty nadal chcesz mówić o Panu Bogu? Śmiesz mówić o tym, że jest dobry? Popatrz się na nieszczęścia tych wszystkich ludzi i ty chcesz mówić o dobrym Bogu? Złorzecz i umieraj. Odpowiedź Hioba nie była dyplomatyczna. Pozwolę ją sobie przeczytać, żeby nie być uznany za człowieka, który nadużywa. To jest wiersz 10, drugi rozdział, wiersz 10. On jej odparł. Mówisz jak głupia. Jeśli przyjmowaliśmy od Boga dobro, dlaczego nie mielibyśmy przyjąć zła? Nawet nie jest tak, że ona głupio mówi, ale mówi jak głupia. Czyli jak osoba, która jest dokładnie taka, jak diabeł maluje człowieka. Niezdolna do wiary, ponieważ tylko tyle może wierzyć, o ile Bóg sprawia jej same dobre, miłe i przyjemne rzeczy. Niech tylko coś się stanie nie po jego myśli i od razu okazuje się, że nie ma Boga, że nie wiadomo, czemu on taki jest, że jest kapryśny, że jest złośliwy. Po co mi taki Bóg? A Hiob mówi coś, co trwa przez wieki, co trwa już ponad 2000, może 3000 lat. Mówisz jak głupia.
Jeśli przyjmowaliśmy od Boga dobro, to wtedy nie narzekałaś. A kiedy teraz przyszło nam przeżyć jakieś doświadczenie, jakąś próbę, straciliśmy wiele rzeczy, to nagle mówisz, odrzucaj Boga i umieraj. To jest absolutny bohater. Człowiek wprowadzony w totalne doświadczenie. Człowiek wprowadzony w najbardziej katastroficzną, jaką może sobie wyobrazić ktokolwiek próbę. I człowiek, który pomimo tego absolutnie nie ma zamiaru rezygnować z wiary w Boga i nie zamierza przyznawać racji, nawet jeśli nie rozumie, dlaczego się dzieje. On całą tę księgę będzie tłumaczył, że on nie rozumie, czemu tak się dzieje, ale nie mówi, że Bóg jest w tym wszystkim sprawcą i winny. Będzie wylewała się z niego żółć, bo musi. Tak, musi się wylewać, nawet z doskonałego Hioba. Ale w tym wszystkim będzie ciągle i ciągle mówił o Bogu jako o swoim umiłowanym. I to jest dla nas, siostry, bracia, w tym momencie, w którym się znaleźliśmy jako Kościół, jako kraj, ale może też jako świat, to jest bardzo ważne świadectwo. Świadectwo, które mówi, nie musisz wszystkiego rozumieć, nie strać wiary w czasie próby. To nie było takie proste, że Hiob powie, dobra, poddaję się, nie rozumiem, w takim razie przywróć mi wszystko, będę ci ufał. On musiał przejść całą ścieżkę, ale nie zwątpił. Ja życzę wam, żebyście w ten trudny czas, który mamy, bez wątpienia, kiedy nie możemy się zejść, nie możemy się spotkać, kiedy możemy się martwić o naszych bliskich, kiedy możemy myśleć o różnych trudnych rzeczach, musimy pamiętać o tym, co przeszedł Hiob, który okazał się absolutnie doskonały, tak jak Bóg w niego wierzył. Możemy to czytać także w innych tekstach. Są takie miejsca, na przykład Psalm 26 mówi, wypróbuj mnie, Panie, wypróbuj i zbadaj moje serce. Przepiękny Psalm 139, który wszyscy znamy i kochamy. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj moje serce, doświadcz i poznaj moje troski i zobacz, czy jestem na Twojej drodze, czy czasami nie zbaczam z niej. Sprawdzaj mnie, Panie, próbuj mnie, Panie. To jest ta postawa, która jest zaskakująca, bo to jest właściwie prośba o próbę. To nie jest tak, nie próbuj mnie, nie próbuj, tylko raczej próbuj, wypróbuj mnie. W Nowym Testamencie też tak się będzie pojawiało w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, w 13 rozdziale będziemy mogli przeczytać taki tekst, który mówi wręcz o tym. Próbujcie siebie samych. Czy jest w was ciągle wiara? Sprawdzajcie siebie. Bóg to jakiś czas będzie to robił. Ale o ile Bóg będzie chciał nas sprawdzać i próbuje nas, o tyle zabrania nam jednej rzeczy. Zabrania nam sprawdzać Jego. Może ktoś powiedzieć, on może nas sprawdzać, a my nie możemy Go sprawdzać. Jak prowadzę zajęcia ze studentami, to myślę, że oni mają to samo pokuszenie. Mogę im zrobić egzamin, mogę im zrobić kolokwium, a wiecie, czego oni nie mogą? Nie mogą mi zrobić egzaminu ani kolokwium. Nie może być tak, że przyjdę na zajęcia, a oni mówią do mnie, proszę wyciągnąć karteczki. Albo zrobimy dzisiaj panu egzamin. Sorki, ale to tak nie działa. Rozumiesz, dlaczego nie można w ten sposób traktować pokuszenia? W Księdze Powtórzonego Prawa w 6 rozdziale, 16 wierszu jest opowiadana historia o tym, gdy lud stanął przed dramatem braku wody i zaczął mówić, czy na pewno Bóg jest między nami. Autor tej księgi powie tak, Panu Bogu się to strasznie nie podobało, a wody Masa i Meriba staną się przyczyną jego głębokiego doświadczenia bólu, jaki ma wobec Izraela i będzie mówił tak, nie będziesz wystawiał Pana Boga na próbę, tak jak go wystawiałeś na próbę w Masa. Nie będziesz go wystawiał, ponieważ to nie jest twój kolega. To nie jest tak, że powiedzieliśmy, próba polega na awansie.
Na tym, że człowiek dzięki temu, że może sprawdzić, co jest w jego sercu, idzie krok dalej, krok wyżej, dorasta, aż do pełni, aż staje się, jakby powiedzieć, jak Abraham, profesorem wiary, tak byśmy powiedzieli. Ale nie może to działać w drugą stronę, ponieważ to nie my oceniamy Boga, ponieważ nie my Go stworzyliśmy i nie my jesteśmy wszystko wiedzący. Dlatego wystawianie Pana Boga na próbę jest kuszeniem. Jest kuszeniem Pana Boga, którym się Pan Bóg absolutnie brzydzi i możemy to doskonale zrozumieć. A gdybyśmy sobie zadali pytanie, co to znaczy więc nie wódź nas na pokuszenie, to chciałbym przywołać jeszcze jeden dramatyczny tekst. Pochodzi z księgi, z Ewangelii według świętego Łukasza z 22 rozdziału od 42 do 43 wiersza. Znamy tę historię, ona jest absolutnie wielkopostna, jest czasem tuż przed wydarzeniem uwięzienia, przed dramatem ukrzyżowania. Jezus modli się w ogrójcu w ten sposób. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ten kielich ode mnie, ale nie moja wola, lecz Twoje niech się dzieje. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. On zaś, tocząc wewnętrzną walkę, jeszcze żarliwiej się modlił, padł na twarz, wiemy, że jego pot był jak krew, i wołał: Ojcze, nie wprowadzaj mnie, błagam Cię, nie wprowadzaj mnie w tę próbę. Oddal ode mnie ten kielich. To jest dokładnie, nie wódź mnie na tę próbę. To jest dość zaskakujące, bo możemy powiedzieć, on właśnie na tę godzinę przyszedł. Ale ta próba wydawała mu się z pewnego powodu w tym momencie trudna do zwycięstwa, ponieważ on jest samym życiem, a ma zostać życie zabite. To jest coś takiego dramatycznego, czego my nie możemy się jakby, nie możemy sobie wyobrazić, bo no po prostu w takim stanie nigdy nie byliśmy, nie będziemy. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ten kielich ode mnie. Ojcze, proszę Ciebie, nie wprowadzaj mnie w tę próbę. Nie wódź mnie w to doświadczenie. Jest dla mnie za trudne. Gdy wracam do tekstu z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału i próbuję odpowiedzieć sobie na pytanie, co to znaczy nie wódź nas na pokuszenie, to chcę powiedzieć tak, to jest taka prośba, która brzmi prosto. Nie wprowadzaj nas w próbę, ale raczej nas ratuj. Dlaczego taka prośba? Zwróciliśmy uwagę na to, że Abraham był profesorem wiary. Teraz już to przyklei się do mnie i będę tak o nim myślał. Był człowiekiem doskonałym, jeśli chodzi o wiarę. Ale gdy Pan Jezus uczył swoich uczniów, to nie możemy zapomnieć, że oni dopiero zaczynali swoją przygodę z Bogiem. To był sam początek. Na samym początku nie można człowieka przepytać i nie można go wystawić na zbyt dramatyczną próbę, bo nie wytrzyma. Gdyby człowiekowi, który dopiero co oddał swoje życie, powiedzieć: słuchaj, masz zrobić coś takiego jak Abraham, to wiadomo, że on następnego dnia by powiedział, że on w żadnej sekcie nie chce być. A więc do pewnych rzeczy trzeba po prostu zwyczajowo dorosnąć. Musimy pamiętać, że ta modlitwa, którą nazywamy modlitwą pańską, że ta modlitwa, której nauczył nas Pan Jezus, jest modlitwą dla ludzi początkujących wierze. Tak ona została tak sformułowana. Uczono tej modlitwy katechumenów, żeby nauczyć w ogóle, jak się modlić. Człowiek początkujący to człowiek, który jest raczkujący, a więc człowiek, który mówi: Panie, nie wprowadzaj mnie w żadne doświadczenie. Jestem za słaby, żeby cokolwiek wytrzymać. Panie, błagam Cię, żebyś trzymał mnie od wszystkich prób daleko, bo nie jestem, za siebie nie ręczę. Jak tylko się pojawi jakaś zbyt piękna próba, to prędzej czy później pęknę i po prostu odlecę. A więc nie prowadź mnie, nie wprowadzaj mnie w pokuszenie. Ale nie jest to jednocześnie
tylko cechą charakterystyczną ludzi, którzy się dopiero nawracają. Myślę, że oczywiście mamy tutaj jeszcze coś głębszego. Jak zwykle mamy coś głębszego. Mamy coś, co pozwala nam zobaczyć, że w pewnym momencie człowiek rozumie to, co powiedział święty Paweł, a co chyba tak najpełniej wyraża naszą wiarę w to. W pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale Paweł powiedział w 13 wierszu tak. Nie byliście kuszeni, i tu będzie ciągle to samo słowo, peirasmon, nie byliście kuszeni ponad ludzkie siły. Bóg, który jest wierny, nie dopuści, byście byli kuszeni ponad siły, lecz dopuszczając pokusę, wskaże jednocześnie sposób jej przezwyciężenia. A więc zaufajmy Mu. Proszę, Panie, nie wódź mnie na takie doświadczenie, bo się boję o siebie. Ale jednocześnie, kiedy Bóg mnie wprowadza pewne rzeczy, mówi, dbam o Ciebie, jestem obok. Pozwalam, żebyś doświadczył próby, ale możesz być pewien, że nie jest ona zbyt wielka dla Ciebie. Przejdziesz ją, ponieważ daję Ci swoją moc, byś mógł wkraczać w to doświadczenie w sposób absolutnie przygotowany. To jest więc modlitwa o to, Panie, proszę Cię, żebyś nie wprowadzał mnie w takie próby, do których nie jestem jakby przygotowany, na które jeszcze nie mam wystarczającej zbroi, nie jestem jeszcze wystarczająco wyposażony. Panie, nie wprowadzaj mnie w taki rodzaj doświadczenia, w którym zacznę wątpić w Twoją miłość. To jest jakby istota tej prośby. Kiedy więc wracamy i mówimy, co to znaczy nie wódź mnie na pokuszenie, nie wódź nas na pokuszenie, to ja myślę, nie jest dobrze powiedzieć, nie dopuść, żebyśmy ulegli pokusie. To nie jest to. Ono ładnie brzmi, ale to nie jest prawda. Rzeczywiście to jest prośba do Boga, żeby nie wprowadził nas w ten rodzaj doświadczenia, który mógłby być dla nas zbyt wielki. Panie, sprawdź 100 razy najpierw, zanim dasz mi doświadczenie, czy ja na pewno jestem w stanie go przejść. A jak już stwierdzisz, że jestem, to ratuj mnie od wszelkiego złego. Przede wszystkim od tego, żeby nie utrwaliła się we mnie taka myśl, że jak u żony Hioba, że musisz mnie, muszę Cię w ogóle nie obchodzić, skoro pozwalasz doświadczyć coś takiego. Bądźmy jak Abraham, jak Hiob, jak Mojżesz, jak Dawid, a przede wszystkim jak Chrystus Jezus, gotowi na to, żeby wejść w to doświadczenie, bo skoro Bóg nas w nie wstawia, to znaczy, że daje nam też siłę, żebyśmy mogli je przejść. Jeżeli wierzycie, to zapraszam, pomódlmy się.